Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Sensor 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście żniwa, bo jest lipiec. Wsiądź do pojazdu i teraz tak. Ja tym Jandirem kosić nie będę, ja go tylko jadę zawieźć. Dobrze, tu jest wyjazd. Jadę go tylko na pole sobie zawieźć, zszczepię go, puszczę pracownika, podjadę przyczepami i tak skończę sobie robotę tym Jandirem. Case sobie już kosi, rzepak. Ten będzie kosił też rzepak. Wszystko oczywiście idzie na olej. Albo dam sobie czas na dwa, żeby tak trochę szybciej płynął, nie? No i teraz tutaj po lewej się w stronie rozłożę. Te buraki tutaj czerwone będę musiał je wykopać i będę miał fajne pole. A z tych buraków czerwonych też będę miał dość dużo tego. Tego. Zupy, nie? To też już pieniążki będą. Mam 185 tysięcy. Tak sobie siedzę i myślę. Czy to nie będzie czas już na jakiś duży łamany ciągnik? Na promocję trafiłem Axiona 920. Zaraz wam go w sumie pokażę. Ten tu za 2 godziny będzie chyba kosił, to ma dość duże pole. No, godzina 30, to dużo się nie pomyliłem. Nie wiem, czemu on to rurę rozłożył, ale okej. Okay. Tutaj Walter mu zaraz postawię, no bo nie mam już naprawdę innych przyczep. Bo jedna przyczepa ta wielka stoi na krowach. Do włożenia kiszonki. Ale się zastanawiam, czy nie dokupię sobie jeszcze jednej takiej samej tutaj, żeby na gospodarce była, no bo te przyczepy... No nie ukrywajmy się, są od początku serii praktycznie, nie? Te małe. No i tak to jest. Na tych nowych polach zasiałem soję. Tego nie powiedziałem. Ale kto był na live, to wie? Bo na live ją chciałem. A ja stanę sobie gdzieś. Gdzieś tu, tutaj. Żeby też niedaleko, bo tak mniej więcej, żeby porównał ją z tej strony dojechania. No i dobra, zapis. Muszę zobaczyć, jak tam idzie mojemu kombajnowi koszenie. Ale kółko powinien być zrobione. No, pół okrążenia ma zrobione. Jak w tym miejscu nie skład gleby, albo skład gleby to sobie zobaczę przy okazji. Nie ma wapna, to okej. Okay. To niby jest na połowie pola, tutaj będzie wapno, więc to będzie dorane, to chyba to zwapnuje jednak całe. Zobaczę. No tutaj nie może być wapna. Przecież nie wiem. Ale raczej nie. A jest, 69 wapnu ma. O, to kurczę, tu 70 też może być sobie. Nie wiem, zobaczę później. Więc może być grubo. A ja wsiadam sobie do mojego nowego nabytku, czyli Jandira 9X. Ostatnio wam go pokazywałem. Jak kupywałem. Tylko nie wiem, czemu ja ryję tyłem. Ten rurą o header. Ale może. A, dobra. O chuj. Może przez to, że ten. Że. Bo to widzę są u góry. No na pewno, przez to, że motywy to są u góry. A nie na dole. No dobra, zapinaj go. No i gitara. Ja nie wiem, czemu on te rury rozkładał, te kombajny. Kiedyś musiał być kombajn tepnięty i tyle. Przeteleportował, a nie wiem, ten kombajn przejechałem. No nie wiem czemu. A kolejny odcinek to chyba tej nocy zrobię, no bo kurczaki trochę jeszcze. Wręcz bym powiedział, nawet dużo jest do koszenia. A ja mu rury ręcznie nie mogę złożyć. To taka wcinka i gitara. Ale nie powinien zaryć to dzieło. Na szczęście. To też chyba nie. Nie, no dobra, to już dalej sobie wjechał.
jest jakaś paleta z czymś. Kropka się świeci. A tam Big Bug, Big Bug chyba są. Big Bug, o. No, motowidła haczył. Ja po prostu tego headera nie ten. Nie poczepiałem, ani mu motowidłem nie ściągałem, dlatego. Ja go tylko dosłownie przed odcinkiem ręką rzuciłem na wózek i tak, tak to się skończyła ta przygoda z tym wózkiem. Tu na równy cały wózek postawię, żeby później się mógł ładnie zaczepić. Z headerem. Tutaj na sieczkę będę robił, no bo nie potrzebuję co. Pół metra do tyłu i do przodu. To niestety na trochę za dużo tej łatki zasiałem. O dwa rządki, no ale to się da. Chciałem się zacząć czy oni obydwóch jeżdżą 10 na godzinę, 15 na godzinę te kombajny. Bo jak nie, no to wtedy muszę tego gendera zwiększyć. Żeby trochę szybciej jeździł, żeby było ich dużo zasadne. Tak sobie teraz sobie myślę, to ja chyba na drugą stronę nie przejadę bez składania. Myślałem, że tylko przez asfalt przeskoczę i będzie git. Ale chyba nawet przez asfalt nie przejadę. A nie, ten John Deere pojedzie na... A nie, na 18 i tak się nie dostanę, i tak się nie dostanę. I tak dupa, i tak dupa. Nie wiem co robi John Deere. Czemu on w ogóle stoi, a jedzie nawet. Tam chyba nawraca. Możliwe, że taguje. Znowu jakiś symbol jest zablokowany. Dobra, pracownik. A ten billboard zarył. Ale tu chyba się z... Nie no, nie zmieszczę się. Bo chciałem go tutaj przestawić na te pole. Zobaczcie, ale raczej się nie zmieszczę bez wózka. Więc chyba trzeba będzie się przeprosić z wózkiem i tyle. Najgorsze jest to pierwsze kółko zawsze, bo oni te rury mają porozkładane. Nie wiem, nieraz mają, nieraz nie. Nie wiem jak to działa. Aha, no to super, jak ty jedziesz tamtędy, to na pewno przejedziesz. Geniuszu. Ten kawałek to ja ręcznie sobie przekoszę. Do tego pierwszego drzewka. Do zakrętu może tak. Ogień. Ja się od razu do niego wsiądę, bo ja wiem, że on tu nie przejedzie. On prawdopodobnie uwisi na tym drzewie. A ja go na razie nie będę zwalniał, niech on sobie jedzie. Porowie. Teraz to drzewo się zawinie. A patrzcie, lepiej. Jednak przejechał. W sumie lepiej dla niego, że przejechał. No dobra, muszę do mojego kombajna podjechać. Tak w sumie oprócz koszenia tego jęczmienia,
To nie myślałem sobie, co dalej robić. Ty, ale tu przy stacji chyba przekuje się. Jak teraz patrzę, to że ty chyba przy stacji dam radę się przecapować. Chyba. Nie wiem, spróbuję bez wózka przeskoczyć. Ale to się raczej nie uda, więc... Dawaj, 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 dawaj. No, bardzo ładnie, że się pewnie zrobić. Dobra, ty jesteś zgaszony. Dobra, ty sobie tu kosisz. Ja się tam sypię. No jest gitara. 10. minuta. Nie, no mówię, na pewno, no, na pewno muszę. Axel na pewno miał 15 na godzinę chyba ustawiony. Muszę zobaczyć za chwilę, jak on będzie kosił, bo on na razie nie kosi, tylko tam chyba 9 godzina. A mi się zdaje, że John Deere o 15 na pewno, jak go ustawiałem. No i gitara. 15,7 metra. GPS jak wyłapuje. Tak, jest G15, dobra. Czyli oni po 15 jadą. I ten na to nie. Czyli jak oni jadą po 15, to ustaw working speed 15. A bo dobra, to są szybko metry jakieś 16. To nie jest wybrak poczekanego pedału. A, tu było mi jakby ten. Bo przecież pracownik jechał. A on według GPS-a nie jechał, tylko on sobie zakładki robił. Dlatego to tak wyszło. Teraz wszystko już wie. No, normalnie, na kołach, a jak? Na kołach, ale padało? Nie. Długo już tam siedziałeś? Nie wiem, do 6. Tam 5 minut po 6. I tak teraz jak wylało? No, teraz tu zachowało 10 minut temu. Teraz przestało właśnie. A tak 15 minut temu to dawało tu coś. Bo jak skoro to rzecz nie chce sobie pojeździć tutaj po tych polach małych. Nie zapiąć tutaj wózek i te dwa pola skoczyć. Skręcić rzeczy niech to też by nie było. Teraz znowu muszę taki kawał jechać. Ale drugi kółko już będzie lepsze, bo będę jechać bliżej tego. Bliżej skaszonego. Niech nie będą o te drzewa hasić. No i tam takie żniwa. Oczywiście jest czerwiec już. Prawda, więc ten czas leci dość szybko. Dobra. Tu sobie już kogoś, bo nie chcę się dawać. No patrz. Teraz rury nie rozłożył.
Ja chyba się złożę na wózek i pojadę na tą osiemnastkę kosić te dwa pola. Chyba tak chciałbym zrobić. Chyba ja innego pomysłu nie mam, ale to będzie chyba najlepszy pomysł. I trochę zapojeździć tym kombajnem w asfalcie. Nie wiadomo, pieca na lund wysać, żeby już się mąka robiła. Jeszcze spód zbiornika dała. No więc kurde, ponad półtora, ponad przyczapa będzie. Aj, dachu. No to 31 chyba piętro wchodzi coś takiego na przyczapę. Tak mi stoi. Jeszcze go tu kosi. Ten jest pełny, więc nam się tam wysypuje. No i tak sobie to powoli jakoś leci. A mój 29 to on już 30. No 37 piętr taki. Tonę zbiorniku sobie zostawiłem, ale to po co ją wysypywać. Powinno raczej wejść wszystko. No a kolejny jest też, żeby po prostu zrobię timelapse. I co jeszcze? No nie wiem co jeszcze do niego dorzucę. Pewnie ja się w kombajnie sobie dokończę, będę sobie chyba wapnował. Tak sobie myślę. Bo skład grajby, jak to wygląda. Kiedy wymaga. Tutaj też pół pola wymaga. A tutaj cały jednak. No to tak jak myślałem, to cały będzie wymagać. Więc trochę wapnowania będzie. Tutaj było chyba. Ale nie wiem jak z tymi polami tutaj jest, tymi dwoma tu. Nie zobaczymy czy ta tona by coś zmieniła, ale chyba myślę, że nic by nie zmieniła, gdyby nie wysypał. No nie, to i tak bym się dał. 92% to jest dobrze. A tu ile? 17. A to się ruszy jak tam też jest chyba. Czyli to... Niestety muszę przestać. Czyli ta tona wyspana i tak by nic nie dało mi. O, chyba mało miejsca na dysku się robi, było FPS na samiskę. No, no.
Przeciudło. Cholery rządy teraz do góry. Na samym dole, więc teraz powinno być trochę lepiej. O kurde, tak mi ściągnął ten federal. Powinien skoczyć. No wskakuj, header. No, 2,5 tony, no. I tak nawet jakby był to nowy sobotę, tak by mi brakło i tak. Dobra, koguciki. Cyk. Przejedź. Tu sobie nasrót, spokojnie wyskocz. Nie wiem, którędy pojedziesz, interesuje mnie tam. W sumie zgodnie kogo złożyć ci. No ale dobra. No, za mną pojedzie. Chyba na tędy tutaj górą pojedzie jakoś. Nie wiem, co na tam pojedzie, nie interesuje mnie to. To jest moje pole. Gdzie bym się tu rozłożył? Najlepiej tu po lewej, ale... Tu się rozłoży i czuł. Wiem, że super kobali. Aha, tutaj teraz przejdzie, żeby na ten most skoczyć do góry. A ja kurde trafić nie mogę w header. Ja nie wiem, to nie mógł tu szybciej skręcić, tylko musiał jechać tam i za tym drzewem dopiero. No to są pracownicy farminga, no i tyle. Jak działają tu. Oni to widok podniosą, żeby nie było. O, a bo tu asfalt jest podniesiony.
Warto pole skończyć do tego momentu. 25, 28, 35. Myślę, że powinna być tak. Waltra pełna, więc. Więc będzie luks. A z tym fletem to się zastanawia, czy mam nagrywać wyjście, czy nie. No bo... Jak nie, ten poszedł na Lengrada sobie ogarnąć siebie nawet. No, ja to było na wyobrażenie. Pomocnik Gier zakończy pracę. Pięć mi włącz. Pszenica. A, bateria. Czy tam kruk się zamkuje, czy co? Jak chcesz. Dobra, syp. Trzeba jechać po złoże. Chyba nie będę tego flera na dzisiaj nagrał. Pójdę sobie od razu na... na tego Lengrada. Na 2 godziny. 2 godziny jeszcze coś tam idzie zrobić. No to chyba powoli trzeba będzie ten napsy robić, aby ponad godzinę odcinki. Nie wiem, zobaczę. No chyba ten napsy będzie lepszy. Jak się nie wydaje. I to końcówka serii praktycznie. Koncepcja, no jeszcze nie koncepcja, ale już dość długo zachodzą te żniwa, schodzą. Przydało się tego John Deere'a też zmienić już, kombajna. No może nie Holanda? Pol nawet nie raz dookoła nie objechamy, a jest pewnie zbiorny. 15 metrów, no to już szafuje, nie? I do tego zbiornika leci już.
Dobra, syp, panie, syp. Tararara. No nie, no fajnie, to się kosza. Godzinę zaraz po wietrzu jechała. Tak to fajnie szło. Nie, no drugie kółko już będzie mniejsze. Drugim kółkiem już ten klinik tutaj będę musiał wyprosić. No tak, drugim kółkiem już ten klinik będę musiał wyciąć i wtedy już będzie to naprawdę małe pole. Nie no, gdyż daje ta pszenica. Daje to jest. Nie nadążymy jej tych sypać. Jakby było zaciągnięte tak o. Bez poprzeczniaka i tyle. Tak w sumie do przyczepu nie dojadę i tak. Wiem, za dużo procent. No 50 to może bym dojechał, tak nie dojechał. A patrz, jednak grzyba zostało, jednak dobrze widziałem. Które to sobie kombajny podarę. Nawet nie wypadałoby, czyli tak fajnie. Trochę to tam przygniotę tym pszenicę, ale co tam, trudno. A tam akurat jest szczegół takie przygniecienie pszenicy. A, bo ten pierwszy nie był pełny, ten do tego nie jest pełną przyczepą.
Nie wiem, czy będzie słyszony tak długo. Więc zostanie ten taki dziwny tutaj ten w środku. Po kolei będę kosił tyle. Już nie będę tam cudowo z jakimś jechaniem naokoło. Kuda, do końca się wysypię. Będzie prawie 13 ton, trzeba by się wysypnąć. Witam. Cześć. Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja na to kładę. Dojechałeś do domu bez problemu? A nie widzisz? No nie wiem, no może cię tam poćwiartowali gdzieś jeszcze. No, w lesie. No nie jechałeś lasem, bo potem wylazłem. Jechałem. Aha, to se otworzę, zobaczę. Nie wiem, czy coś załatwić, bo tam live, ten meta by wywalało cały czas. Ty, ale idealnie do domu dojechałem, nie? I 2% baterii miałem. I odjechałeś przez nas, o kurde. No trochę chuj ten nas może. Ale co, duży czy mały? Taki umiarkowany. Wiesz co, jakbym na zrąbkę przyjechał, to na pewno by było trochę, nie? No. Chuj by było. Dobra, ale dzisiaj nie, to u ciebie to tyle ludzi było, od chuja. 26 głosów było, nie? Albo 9 nawet. 29. Ja pierdolę, ty. Ale się nie dzielaj na czacie. Mówię ci, bardziej się opasa live z wodą robić niż z kompo. No ale tylko dwie łapki, nie? To nic. Miałem 300 chyba 47 na tym liwie. No i gitara, nie? A z farminga to może 30.
Dla jego. Dla jego bolesnej męki. Jakaj, bo trochę stypa, trzeba muzykę puścić jako. Ale muszę znaleźć jakąś dobrą. Cały dzień przed komputerem, nawet na dwór nie wyszły. Kto? No ja. A ja? Wyszedłem. No. Ty to tam wiesz. Ja nie mam karty rowerowej. Ja mam niebieską kartę. Dlaczego? Z chałupy nie możesz wychodzić. Oj, oj, oj. Dobra, ja do tego wiesz i koniec. Tam nie było tak źle, nie? Rafał? No ale buciki fajne miałeś, nie podobały mi się. A co, chcesz kupić? No kurde, się pytasz mnie. No ciebie. Za darmo dajesz i bierę. Te trampki. Niezniszczone nówki nawet. No, tylko podeszły moje młody. Podjarane. A gnoju były? Nie. Jakby gnoju były, nie, to cena idzie do góry, nie? Ja. Ale gdy w butach ci... Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze skarpety to rzucasz, nie? Może nie padniesz. Nie, bo padniesz i co? Takie 20-letniego chmura byś. Kurwa, komary jebane. Jedna mnie ukąsiła, nie? To taką białą kropkę miałem. Skurwysyny. No i tak nie. Ty nie gadaj, że znowu... Jaj. Kiedy trzeba mieć zryty łeb, żeby zapomnieć znowu o soi? Drugi rok. Właśnie wiedziałem, że coś miałem w czerwcu zrobić, ale... Kurwa, od razu się dzień poprawia, jak można pogadać z kimś. No brakuje tutaj osobnika jednego. 3,7. No dobra, gdzieś się sprzedam na sobie. Tak oni będzie. Dobra, dziękuję za ten odcinek. Na razie, cześć, pa.